Niemożliwe. Nie było cię dwa dni. Jeszcze znów nie miałeś wsparcia. Lepiej przemów mu do rozumu. I to porządnie. Więc wróciłeś. Powiesz mi wreszcie. Ale o czym? Gdzie byłeś? I u kogo? U Odyna? Co? Tak myślisz? Zaprzeczysz? Odpowiedz! Byłeś w Asgardzie? Nie! Jasne, że nie! A nawet jeśli... To moja przyszłość, moje życie! Jesteś moim synem! To dlaczego mi nie ufasz? Skoro mam ci ufać, to powiedz mi prawdę! Prawda jest taka, że gadasz jak palant! Chłopcze, w ten sposób nikogo nie przekonasz! On wcale we mnie nie wierzy! Jego sekrety są w porządku, mamy tak samo... Nie są w porządku! Prześladują mnie na każdym kroku! O, no tak! Więc w nią też już nie wierzysz? Tu nie chodzi o twoją matkę! Okłamałeś mnie, synu! I kto mnie tego nauczył? Wystarczy już tego! A ty od kiedy jesteś po jego stronie? Od kiedy to on zaczął mieć rację! Słuchajcie, ja tylko myślałem o tym Odynie. Mam dobry powód, żeby tam iść. Żaden powód nie jest dość dobry. Namiesza ci tylko w głowie. Ale pójdę tam dla nas! Inaczej stanie się coś bardzo złego! Ale to już się stało! Spójrz na mnie! Na Freję! Na Tyra! Odyn nam to zrobił! Dlaczego nagle wszyscy zaczęli piłować gęby? Atreus chce iść do Asgardu. Asgardu? Upadł na głowę, czy co? Świetnie. Wszyscy są przeciwko mnie. Będziesz musiał dokonać wyboru. Chcesz być chłopcem, który mnie zwodzi? Czy moim synem? Wyboru? Ja nigdy nie mam wyboru. Dajcie mi spokój. Słuchaj. Puszczaj mnie! Słuchaj! Puszczaj mnie! Co jest, kurwa? Atreusie! Stucindri! Spróbuj się opanować! Zimno jak diabli, pełno słuch hel. Witamy w Midgardzie. Ta, nie ma jak w domu. Dalej, tylko pomagacie mi się rozgrzać. Alfa! Potrzebuję schronienia.
zrobiło się tu tak źle? Sałka! Wyrwa usta! Wreszcie coś, co nie chce mnie tu zabić. Muszę się gdzieś rozgrzać. Potem zastanowię się, gdzie iść. To nie wygląda dobrze. Auka! Co to ma być? To jakiś duch? Czego ty chcesz? Więcej kruków. Próbujecie mi coś powiedzieć? Najpierw mówi, że byłem w Asgardzie, potem, że kłamie. Próbuję uratować ci życie, ty bałwanie! Muszę się gdzieś ogrzać. Auka! Auka!
schronienie i co? Dokąd pójdę? Jeśli pójdę do Asgardu, wypełnię przepowiednię, według której ojciec zginie. Ale siedząc w domu, tym bardziej nie zmienię przeznaczenia. W Asgardzie mógłbym obserwować Odyna. Szpiegować go, poznać jego plan, przejąć kontrolę. Kogo ja chcę oszukać? Nie mogę iść do Asgardu. Zaraz, czerwone liście? Dom Freyi! O nie! Taurli! Nie! Taurli! Proszę! Proszę! Taurli! Hej, kolego. Jestem tu. Nic się nie bój. Trzeba cię ogrzać. Musisz wstać, żebym mógł wejść do domu. Dasz radę, co? Dawaj, Charlie. Poradzisz sobie. Nie. Pomogę ci, jeśli... Hemli! Hemli! Dobrze! Tak jest! Ale bajzel! Wiem, brachu. Wiem. Zimno tu. Lepiej zamknę okno, zanim się rozejrzę. Freya do ciebie nie zagląda? No tak, jest zbyt zajęta tropieniem nas. Dobra, zaraz cię ogrzejemy. Część z tych rzeczy na pewno można spalić. To... Baldura? Ciekawe, co zrobił ojciec, że mu wybaczyła. Pancerz Walkirii? Pasuje do skrzydeł na ścianie? Od przyjaciółki? Ciekawe, co się z nią stało. Wow! Jest piękny. Nigdy tu czegoś takiego nie widziałem. Z domu w Vanaheimie? Musiała za nim tęsknić. Nie mogę uwierzyć, że nie wróciła sprawdzić, co z jej domem. I co z tobą? To żadna wymówka. Nie ma za co. Dokąd ja pójdę? Nie mogę zostać. Ani pozwolić tacie umrzeć. Na pewno da się coś zrobić. Spokojnie. Chyba przyszedł do mnie. Będzie dobrze. Chyba.
Dobra. Niech będzie. Ruszajmy. Było nauczyć się pływać, nim Midgard zamarzł. Halo! Tu jestem! Odynie? Ptaku, czy to Asgard? Hej, czekaj! Asgard! Czekaj! Już idę! O! Chyba mnie nie lubisz! Skalpa! Hej, Odynie! Myślałem, że chcesz mnie w Asgardzie! Auka! Jalfa! Pięknie. Pani siadł Fimbulwinter. Mogłem pójść naokoło. Tak, walka, wiem!
Dobra, widzę! Jarpa! Najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłem. Ale jeśli ma to zmienić los ojca... Ej, ptaku! Gdzie poleciałeś? Czekaj, już idę! Tylko znajdę przejście. Wszystko, po co przyszedłem, jest po drugiej stronie muru. Co ja powiem Odynowi? Cześć. Chcę zostać twoim uczniem. Chyba. Ale nie zamierzam ci, wiesz, służyć. Nie tak jak w jakiejś przepowiedni, czy coś. Jelpa! Tu jesteś! Po drugiej stronie pewnie jest spokojniej. Zaraz. Jak mam się tam dostać? Tego nie było w opowieści Mimira o Hrimthurze. Jeśli syn kamieniarza uszkodził mur, powiedział o tym tylko Freyi, a ja nigdy nie spytałem. Zaraz, co Freya robiła w domu? Wprowadziła się do nas? Wiesz co? Skup się, Loki!
Ojciec spaliłby to ostrzami. Ale co ja mogę zrobić? Auta! Może magia pieczęci na moim łuku pomoże? Co to Brock mówił? Gdyby udało mi się roznieść ogień na zarośla... Zrobione! Auka! Chwila. Chyba słyszę ludzi. Pomóc ci? Chyba się zgubiłeś. Nie. Tak się tylko orientuję. No cóż, dalej jest tylko ta wielka ściana. Jest w niej jakaś brama? Nie. Chyba, że jesteś asem, ale raczej nie wyglądasz na tubylca. Ja? Nie. Ja z Midgardu. Co? Bez jaj! Ja też! Z Kjoldr. Loki. Zaczekaj. Wszyscy tu są z Midgardu? Tak. No bo... Wszechojciec uratował nas przed pustką. Dał nam schronienie, ale nie wchodzimy tam. Żeby tam wejść, potrzebujesz magii. Ty nie umiesz czarować, co nie? No, umiem trochę. Co? Niech szani, przechodzisz przez ściany? Jeszcze nie. A. Nie da się wspiąć na górę? Tam? Bez sprzętu? Nie, śmierci się nie boisz? Boję się. Tylko spójrz na to. Ale Odyn czeka. Chwila. Znasz Wszechojca? Jestem jakby jego uczniem. Możesz ty! Czego on cię uczy? Nie wiem. Ilu ma innych uczniów? Nie wiem. Długo tu będziesz? Nie wiesz, dobra?
Idę wspiąć się na ten mur. No, muszę to zobaczyć. Pomóc ci? Dzięki, ale muszę iść sam. O, nie zamierzałem się wspinać. Może zawdzięczam Odynowi życie, ale nie chcę jeszcze zginąć. Nie żebym myślał, że spadniesz. Zapomnijmy o sprawie. To był Hugin? Jest twoim przewodnikiem? Kto? Loki, wydajesz się miłym gościem. Mam nadzieję, że nie zobaczę, jak giniesz. Dzięki. Ja też. Wiesz, że lepiej nie patrzeć w dół, nie? Lubię patrzeć w dół. Widzę, jakie zrobiłem postępy. Ojej, to świetnie. Mogę cię cytować? Choć to trochę ironiczne, jak na ostatnie słowa. Co mówisz? Nic, nic. Świetnie ci idzie. Dasz radę, Loki! Dzięki, Skjoldr. Mam nadzieję. Dobra, dam radę. Jest dobrze. Wspinam się dalej. A teraz gdzie? Hej, Huginie! Nie opowiedziałbyś mi jakiejś historii dla zabicia czasu? Co? Tak właśnie myślałem. Auka! Duch? Tutaj? No, idę. Tylko ściągnę ten łańcuch. Auka! Nie boję się spojrzeć w dół. Zastanawiam się, czemu nie słyszę twoich myśli. Zdaje się, że Odyn nie słyszał. To ty byłeś w naszej chacie, prawda? Ty i twój brat, tak? Uznam to za tak. Oddech i... Tak! Najgorsze chyba już za mną. Albo nie. Może mnie przepuścicie? Nie?
Jak tam chcecie. Ałka! Ta, w górę, łapie. Wow, okej, są połączone. No, to ma sens, chyba. Muszę to zrobić z obydwu stron. No to jazda. Udało się. Obudziłem ogniki. Jarpa. Robię co mogę. Nie widzę więcej skrótów. Muszę się trochę wspiąć. Albo więcej niż trochę. Ale skoro już tu jestem... Hej, Huginie, może ja ci coś opowiem. Był sobie gigant imieniem Loki, który postanowił przyjąć zaproszenie Odyna i wyruszył do Asgardu. A więc Odyn poddał Lokiego próbie, chciał, żeby się wspiął. Całkiem sam po murze Hrimdura. No, co zrobił Loki? Co zrobił Loki? Wspinał się dalej. Wspinał się dalej. Bolały go ręce. Stracił czucie w palcach. Ledwo mógł oddychać, ale Loki wspinał się dalej. Kawałek po kawałku. Byle wyżej.
aż na samą górę. Muszę iść w górę. Dobra, dobra. Dam radę. Dalej. Nie zatrzymam się. Bez przesady! Dobra. Dam radę. Dam radę. Prawie jestem. Witaj. Cześć. No. Która część gigantycznego muru mówiła ci? A, musi im tu brakować gości. Zostałem tu wezwany. Przez Odyna. Wszechojciec cię wezwał. Ha, jasne. To czemu jesteś tam, a nie tutaj? Może zapytamy go razem. Skończyłeś? Cóż, czego Odyn, wszechojciec, król asów, chciałby od kogoś takiego jak ty? To między mną i Odynem. Ty nawet nie wiesz, chłopcze. Możesz mnie podciągnąć, czy... Nie, chyba nie mogę. Może jednak cię zrzucę. Nie. Tak, zrzucę cię. Czekaj, na razie. Chwila! Pomyśl, jak wszechojciec się wścieknie, kiedy dowie się, że zabiłeś jego gościa. Lokiego z Jotunów. Jotunów? Wrogów mego ludu? Nie jestem wrogiem. Ja to ocenię. Sendy, Loki z Jotunów. Moment, to Gjallarhorn? Heimdall to ty? Bystrzak. A teraz podziwiaj splendor Asgardu. To rzadki widok dla obcych. Zwłaszcza gigantów. Tak, kradnij wszystko, co nie jest przytwierdzone. Zrobisz wielkie wrażenie na gospodarzach. O, już się napodziwiałem. Podwaliny cywilizacji 9 światów to dla ciebie nic ciekawego. Aha. O, nie. Niech zada już te swoje pytania. Skąd wiedziałeś, że jakieś mam? To moja praca. Pytaj dalej. Co właściwie nią jest? Bronię ukochanego świata przed kłopotami. Sądzisz, że sprawię kłopoty? Nie znasz mnie. Już widzę, że bardzo chcesz udowodnić swoją wartość. Za bardzo. Pewnie przez dominujący nad tobą autorytet, któremu nigdy nie dorównasz. Nieźle trafiłeś. Powiedziałbym także, że jesteś... arogancki. Samolubny i... impulsywny. Ledwie mnie poznałeś. Pomagam innym. A, jesteś tu, żeby pomagać innym. Nie. Jesteś tu, żeby pomóc sobie. By manipulować i kłamać, byle tylko dostać to, czego chcesz.
Wiem, że jesteś młody. Głos pewnie obniżył ci się po drodze na górę, ale masz naprawdę niepokojącego ducha. Jesteś chaosem we wdzianku łucznika. Patrzę, jak ruszasz ustami i widzę miasta stojące w płomieniach. Twoja obecność w Asgardzie nie przyniesie nic dobrego. Mimo wszystko.